nawiew się naprawił. Po prostu uwielbiam ten samochód, naprawdę. On się nie psuje, on tak czasami po prostu kaszlnie, no nie? Tak coś mu nie zadziała, a potem wszystko wraca do normy. Oczywiście, że kupię tego jeża. Poszedł sygnał, że coś jest nie halo, to pewnie lada moment się rozsypia. Ja pierdziu, ależ one gumą pachną. Chyba będę musiał całe wnętrze w samochodzie wymienić. After the place was blown to bits, thinking he was safe, I went blitzkrieg on his pits, putting up and smacking down if someone would. No założenia, takie. Dobra, dzięki. Dzięki. Plan mam taki, żeby oni, oczywiście, że oni malowali, oni mi muszą opony zakładać. Wtedy jak coś zepsują, to będą mieli blisko do malarni, nie? Żeby poprawić. Zakładają mi opony, idealnie całe koło wyważają. Wkładam to tutaj do środka i jadę w weekend na działkę, gdzie sam sobie to zmienię, ale najpierw te nowe białe koła nawoskuję. Taki mam wosk. Fioletowy. Pachnie po prostu prześlicznie, tak spożywczo, apetycznie. I gombunie do nanoszenia. Te, które mam teraz, zaraz po zakupie pokryłem ceramiką. Link do tego całego pokrywania jest tutaj w opisie filmiku. Czy było warto? No nie wiem, to była zajebiście dobra ceramika, bardzo dobrze, żeśmy to pokryli, bo felga była najpierw odtłuszczona, potem wszędzie była idealnie ta ceramika wtarta, była odpowiednimi lampami felga wygrzewana, tak żeby ceramika wysychała od spodu. To jest ponoć bardzo ważne, bo jak weźmiesz taką, po prostu wystawisz na słońce, to słońce ci będzie wysuszało ceramikę od góry, czyli będzie jakby taką warstwa po warstwie suszyło i ta ostatnia warstwa będąca najbliżej felgi wyschnie najgorzej, co może powodować, że ceramika będzie się, nie wiem, kruszyć, odpadać. Natomiast jak się używa lampy, to jest jakaś tam lampa bazująca na... Nieważne. Ona generalnie grzeje od spodu, czyli jakby ona ogrzewa stop, z którego jest zrobiona felga i dzięki temu ceramika jest podgrzewana od dołu. Natomiast to wszystko to jest bullshit i homeopatia, bo mówiąc warstwa ceramiki, mamy na myśli jakieś nanometry, więc co ja, kurde, zrobiłem z niej ciasto francuskie, że tam jest kilka warstw? Nie, po prostu była wtarta i po prostu mamy... Nieważne, jak się w dowolny temat wejdzie dostatecznie głęboko, to dochodzi się do wniosku, że wszystko jest, kurde, homeopatią i jakimiś dziwnymi akcjami. Kurde, zobaczcie jaka akcja, dopiero teraz to zauważyłem. To są dekielki, z którymi moje felgi przyszły w oryginale. Tylko że moje felgi są teraz białe, a te dekielki zostały w tytan mat. Są super badziewne. Bardzo mi zależy na tym, żeby mieć w felgach w środku napisane Borbet, bo to są felgi Borbet. Nie chcę mieć tam loga BMW, bo to nie są oryginalne felgi BMW. Nie lubię tak ściemniać. W tych, które mam teraz, też mam ASA, pomimo że mogłem sobie włożyć nieważne. Tak po prostu lubię być szczery. Zgłosiłem Oponeo fakt, że właśnie felgi przyszły z takimi dekielkami i że chciałbym mieć borbetowe dekielki, to Oponeo mi przysłało borbetowe dekielki. Super. Tylko problem jest taki, że... Rozumiecie to? To jest 68 mm, a te oryginały mają 55. I okej, pomyślałem sobie, Oponeo się pomyliło. Natomiast nie, wiecie jaki jest problem? Borbet nie robi swoich oryginalnych dekielków fajnie wykonanych z logiem w tym rozmiarze. Po prostu nie robi. Liczy na to, że jak ktoś kupi jego felgi i mu się nie będzie ten badziew podobał, to go wypieprzy i w jego miejsce włoży ten dekielek, który ma w innych felgach. No nie? Tych poprzednich. Tylko
Co ja mam zrobić, jak ja w swoich aktualnych felgach mam taki mały dekielek, a nie taki. I oczywiście mogę sobie kupić taki dekielek z logiem BMW, oczywiście podróbkę, no nie? To chyba tam 11 zł za sztukę kosztuje. Tylko że ja nie chcę mieć logo BMW, ja bym chciał mieć w środku logo Borbet. A coś takiego fizycznie nie istnieje w rozmiarze 68. Więc pomyślałem sobie, że fajnie by było, jakbym sobie znalazł dekielki, na przykład, żeby tutaj było logo Kapitana Ameryki, Batmana, Avengersów, Punishera. Punishera to są, ale akurat nim się nie jaram. Ale to wszystko jest w Chinach. 2 tygodnie czekania. To są super nieistotne detale, bo mogę sobie coś takiego wpieprzyć w koło i na razie jeździć. Tylko problem jest taki, że jak ja to wpieprzę w białe koła, później mi przyjdą te, które chcę docelowo założyć, to jak zacznę ten dekielek wydłubywać z białej felgi, bez ściągania koła... Bo wiecie, jak się ściągnie koło, to po prostu od środka pyk, pyka się dekielek, wypada. Natomiast jak koła nie ściągniesz, to zacznę tutaj śrubokrętem, to... No po prostu se całą nową białą felgę poharatam przy dekielku i szlak mnie wtedy trafi. To co ja mam zrobić? Zamówić takie Kapitany Ameryki czy inne Spidermany w Chinach, czekać na nie 2 tygodnie, a przez te 14 dni jeździć z dziurą w felce? Halo, halo? Raz, dwa. Jeśli to coś nie jest problemem pierwszego świata, to ja nie wiem co jest.